Motoświat. Kanał tworzony z pasją. Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku serii Remont Niewiadówki, ale tym razem Niewiadówki dla klienta. Jest to już chyba czwarty odcinek, czwarty odcinek z tej serii. W dzisiejszym odcinku zobaczycie dalszą część prac przy przyczepce, bo trzeci odcinek to był taki przerywnik od prac, bo pokazaliśmy wam od kuchni, jak wyglądają meble. Mam nadzieję, że wam się spodobało. W dzisiejszym odcinku na pewno będziemy dalej malować tą przyczepkę już drugą warstwą. Partnerem kanału Motoświat jest marka paletakurierem.pl, platforma, za pośrednictwem której nadasz swoje paczki najtaniej, najszybciej, również te niestandardowe oraz te na paletach. Link w opisie filmu. Ja dokończę ramę okien teraz, bo jest na razie tylko jedna listwa przyklejona, na razie na mamuta, potem będzie też, jak w moim wypadku, żywicowana. Więc ja dokleję te wszystkie ramy okien z tyłu i z przodu. Potem zajmę się drzwiami, bo drzwi niestety są w dosyć złym stanie, nawet gorszym niż moje. No i tak, zobaczcie, jaki tu jest wielki ubytek. Będę musiał to jakoś próbować naprawić. No na początek na pewno dam tam żywicę, żeby to wzmocnić. Tutaj tą część akurat wyszlifuję, tutaj tą dam żywicę, żeby to wzmocnić. Od dołu też żywica. A dopiero potem na to pójdzie szpachta z włóknem, żeby to było zrobione w miarę sensownie, ale na szczęście widzę, że tutaj, jeżeli chodzi o te ranty, że one są chyba nawet w dobrym stanie. Jeszcze to przejrzę, ale nie wygląda to źle. No i tak, rama okna pierwsza wklejona. Ta dolna już była wklejona wcześniej, listewka, więc ją tylko tam dałem po bokach. Natomiast tutaj wszystko już też zostało ładnie tutaj ściskami stolarskimi chwycone. Oczywiście klej mamut użyty. Dociąłem też te takie, zobaczcie, narożniki. Myślę, że to w miarę w porządku wyszło. Nawet chyba lepiej niż u mnie. I tutaj jeszcze jeden. No więc teraz czekam, aż to przeschnie. Przy okazji, jak wyrobiłem żywicę, żeby kleić tam żywicę, wam zaraz pokażę, zalaminowałem, to znaczy zakleiłem żywicą już też tą listwę dodatkowo, wzmacniającą ścianę, bo ją przykleiliśmy oczywiście na mamuta. Ale teraz dodatkowo dałem właśnie tutaj żywicę. Tak jak w moim wypadku, bo to dodatkowo też wzmocni tą listewkę i myślę, że posłuży ona na dłużej. No i drzwi, niestety na razie to jest pierwsza warstwa, to wygląda źle, ja wiem o tym. No ale jest pozaklejane, zarówno tutaj, jak i tutaj to koło. Potem to oczywiście doszlifuję, dam szpachlę. Albo już to Bartek zrobi, zobaczymy. I będzie to w miarę wyglądać. Na razie po prostu chciałem to tylko wzmocnić, żeby to po prostu nie dawać szpachli bezpośrednio na takie pęknięcia. No bo wiecie, że wtedy taka robota nie miałaby sensu. Zacząłem to wstępnie już tutaj szlifować, ale też nie za dużo, no bo tutaj dałem tą żywicę. No i zaczyna to w miarę jakoś fajnie wyglądać. Ale na razie tutaj muszę wstrzymać się z pracą z tego względu właśnie, że musi ta żywica najpierw przeschnąć. Więc na razie więcej tutaj nie zrobię. Ale wyczyściłem też tutaj troszeczkę to z kleju i ten rant nie wygląda bardzo źle. Myślałem, że będzie gorzej wyglądał. Jest w miarę w porządku. Tam drobne poprawki będą. Tutaj, gdzie były takie małe ubytki, to dałem po prostu samą żywicę, a potem dam na to szpachlę i też będzie ok. A tam, gdzie po prostu są dziury, no to poleciała też mata. No, więc ja teraz czekam, aż przeschnie żywica i przeschnie tutaj ten mamut, bo jednak to troszeczkę musi poczekać, z racji, że no działamy w aurę, powiedzmy, teoretycznie zimową. Mamy gdzieś, nie wiem, za 4-5 stopni na zewnątrz. Chociaż wydaje się ładnie, ale jest niezbyt duża temperatura. W środku może mamy też 16 stopni, zobaczymy. Tutaj mamy ogrzewanie z wywora, 12 stopni pokazuje one. 8 kW to jest to ogrzewanie takie, którego nie trzeba tak jakby montować, tak jak ja to robiłem w przyczepce, tylko ono jest w całości. Pokrywa jest zdjęta teraz na razie, ale tak to wygląda. No i tutaj Bartek wpadł na pomysł, w sumie podebrany z internetu, żeby wydech spalin podłączyć do kaloryfera. Dodatkowo ten kaloryfer też się fajnie nagrzewa, więc nie mamy straty ciepła tak naprawdę. A myślę, że nic się nie stanie, jeżeli tak będziemy to używać. Na minus z tego wywora, ja zawsze staram się być szczery, więc, znaczy staram, zawsze jestem szczery,
Więc jak jest coś nie tak, nawet jeżeli współpracuję z jakąś firmą, to powiem. Ten Bartek, który kupił to ogrzewanie, bo to nie dostałem już w ramach współpracy, na wyświetlaczu były znaki, przynajmniej na aukcji, że są to, jest to menu po angielsku, a tu wszystko po japońsku. Tak naprawdę do tego wyświetlacza nie ma instrukcji i on nie jest zbyt intuicyjny, ten wyświetlacz. Więc no, będzie trzeba prawdopodobnie dokupić wyświetlacz albo odezwa się do Wywora, może przyślą lepszy, no bo ten jest naprawdę, no nie da się z tego korzystać. Wszystko się robi tak, jakby na chybił trafił. Ale samo ogrzewanie, jak już włączyliśmy, to w miarę działa. Co ciekawe, mieliśmy tyle tutaj zaznaczone, ile było paliwa. Wczoraj było to włączone o 13, mniej więcej, może 12.30 nawet. A dzisiaj, jak przyszłem po 8, jeszcze to ogrzewanie działało. A tu jest zbiornik około 5 litrów, więc no nie jest najgorzej. Ale dobra, koniec o tym, bo to nie o tym ma być odcinek. Tak jak powiedziałem, czekam. A potem prawdopodobnie Bartek też ponagrywa jakieś timelapsy, bo może stawiam drugą kamerę. No i dodamy to też w tym odcinku. Drobne poprawki tutaj na maskownicy, ponieważ ma drobne tutaj uszkodzenia, więc to też zostało właśnie w pierwszą warstwą już naprawione. Oczywiście pójdzie się na to druga warstwa, jakaś szpakla. To dalej schnie. From the rest of the room, I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good. Siema, siema, już po świętach, aktualizacja. Zobaczymy, co tu Bartek zrobił. Pomalował po raz kolejny przyczepkę i już to wygląda dużo lepiej. Zobaczcie, jaka fajna strukturka się zrobiła. Jest to twarde. Podłoga położona. Wszystkie korytka pod przewody też są już wklejone, tak jak mówię, podłoga zrobiona, te ramy okien, maskownice, no troszkę porobił, trzeba przyznać. A teraz, o i tutaj tak, zewnętrzny będzie wlew do wody i takie samo gniazdo jak u mnie do prądu na 230, z tym, że czarne. Bo tutaj akcenty będą właśnie takie szare, czarne, tak jak te rączki właśnie. Listwy też pójdą na czarno. No i będzie taka właśnie biało-czarna ta przyczepka. A teraz zrobiliśmy test kleju. Czy będzie wszystko ok? I taka tapicerka pójdzie na przyczepkę, taka jasna. Jest to tapicerka od Dariusa, oczywiście ta gotowa. Żeby nie bawić się tak jak u mnie. No i sprawdzaliśmy, czy ten klej po pierwsze nie
nie zje tej gąbki, że tak powiem, nie wyżre. I czy jest mocne, ale... O kurde, ja już muszę to odkleić. O ja! Ten klej to jest bardzo mocny. Jas! Nie wierzę. Patrzcie. O kurde, zaraz są... Niemożliwe. No, to trochę skubania teraz będzie. No dobra. A to jest tutaj może z 10-15 minut. Tak więc klej bardzo dobry. Tu w międzyczasie jeszcze bakista i drzwi się robią, bo też są do poprawy, co widzieliście chwilę wcześniej w zasadzie w materiale, że zacząłem bawić się z tymi drzwiami. Bartek je tu też troszeczkę już robił, żeby wyprowadzić podmalowania, no i jeszcze tam troszkę mamy zabawę z tym. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard. I'm hiding every card. A royal flush of love. You never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad. I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I jak widzieliście na timelapsie, tapicerka w środku jest wstępnie przyklejona. Jeszcze oczywiście wiadomo, trzeba ją wykończyć, ale jest położona na ściany, na dach. I powiem wam, że warto jest wydać pieniądze i kupić taką tapicerkę od Dariusa, która jest przygotowana już, bo idzie to znacznie szybciej niż na przykład u mnie to szło, bo u mnie cały dzień się z tym męczyliśmy, a efekt i tak nie jest taki super w mojej przyczepce, a tutaj praktycznie wszystko pasuje. Więc naprawdę warto. Warto taką tapicerkę kupić. Oczywiście to nie jest żadna reklama, po prostu mówię to, bo mam porównanie, jak to było u mnie, a jak jest tutaj. I bardzo fajna, taka przyjemna w dotyku. Fajnie to wyszło. Otwory na okna już powycinane. Teraz będziemy przygotowywać już otwory w podłodze, aby móc przekręcić ramę do budy, a raczej budy do ramy już. No i praktycznie będzie można kłaść gumolit, gumoleum i wjeżdżać z mebelkami. Ale mebelki to zobaczycie dopiero w następnym odcinku, bo z tego chcę zrobić jeden taki odcinek z montażu tych mebli, bo chcę wam pokazać, jak one są fajnie skonstruowane, jak to fajnie wygląda i fajnie jest przemyślane. A myślę, że się zainteresujecie takim czymś, jak będziecie robić swoje remonty. I może będziecie zainteresowani takimi mebelkami, a myślę, że damy wam taką możliwość, żebyście mogli takie mebelki sobie też zakupić. To co, to my działamy dalej. I kolejna, moi drodzy, aktualizacja. Tym razem zająłem się zaczepami od daszka. Pomalowałem je na czarno. Tak samo listwy, które trzymają okno, które się montuje tam nad okna, też zostały pomalowane na czarno. Jest to życzenie klienta, więc tak też i robimy. Pomalowałem też podpory. Podprostowałem te, co trzeba było podprostować. Wyczyściłem również gwint tej śruby, tak żeby one płynnie i lekko chodziły. Jak widzicie, dlatego są te czarne wszystkie elementy, z tego względu, że ona będzie w takiej koncepcji biało-czarnej, czyli tak, elementy takie dodatkowe jak rączki, listwy wzdłuż, to wszystko będzie czarne, tak samo ta listwa właśnie okienna, a cała przyczepka będzie biała. Rama, jak widzicie, też jest czarna, ale kurczę, jak wchodzę do tego środka i tak patrzę tutaj, to naprawdę podoba mi się, ta tapicerka robi naprawdę robotę i dużo, dużo lepiej już ta przyczepka wygląda. Tam na tamtym tyle nie ma tapicerki, a to dlatego, że pójdzie tam gumolit, który już został zakupiony, mogę wam pokazać, jak wygląda, bo też będziemy go jeszcze w tym odcinku montować. Właśnie taki biało-czarny, aby kontrastował troszeczkę z tą jasną tapicerką i żeby też współgrał z tymi czarnymi elementami na zewnątrz przyczepki. No i już przyczepka zaczyna naprawdę ładnie wyglądać. Remont, można powiedzieć, ekspresowy. Nie mogę się doczekać. Ciągle to powtarzam, jak będziemy składać te meble, bo
One naprawdę zrobią fajną robotę tutaj. No i to tyle. Teraz trzeba poczekać, aż przeschnie wszystko. No i powoli zabierać się za montaż. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday. No i wróciłem do niewiadówki. Zobaczcie, widzę, że Bartek troszeczkę tutaj porobił. Zaczął bawić się tu elektryką. Podłączył też światła z tyłu, co wam zaraz pokażę. Wszystko schował w takiej fajnej puszeczce tutaj. Czyli będzie możliwość jakby coś demontażu. Ja o tym nie pomyślałem u siebie. Tutaj są listwy, które mi puścił właśnie światła. No, przewody do świateł. No i wyprowadził to tam. Jeszcze będzie trzeba wtyczkę tylko zarobić do podłączenia do samochodu i tyle. No więc fajnie, przewody już wszystkie są powyprowadzane, więc prawdopodobnie będziemy robić gumolit. Jeszcze tutaj widzę bezpieczniki do założenia od 230. No, ale idzie do przodu. Jeszcze pokażę wam światła, jak wyglądają. Uwaga, są to światła LEDowe, takie troszeczkę przypominające Mercedesa, może, nie wiem, a może i nie. Dosyć fajnie wyglądają, ciekawie myślę. Mi się podobają. A tu będzie jeden punkt świetlny do oświetlenia tablicy rejestracyjnej, bo tablica rejestracyjna jest kwadratowa i w zupełności to też tutaj wystarczy. Więc myślę, że nie jest źle. No tak inaczej będzie ta przyczepka wyglądać. Tu jeszcze nie wiem, czy wam pokazywałem to oświetlenie zewnętrzne. W tym samym miejscu co moje, tylko już takie typowo LEDowe, kupione, gotowe, nieprzerabiana lampka starego typu jak u mnie. No i oczywiście czarna, właśnie czarny akcent, to co wam wspominałem, że przyczepka będzie miała biało-czarne akcenty. No i właśnie tak to wygląda. Tak samo właśnie widzicie przy oświetleniu, że obudowa, zarówno tablicy rejestracyjnej, od światełka tablicy rejestracyjnej, czy też świateł pozycyjnych i kierunkowskazów i tak dalej, są czarne. Te obudowy są czarne. Tak więc właśnie to będzie fajnie kontrastować. Jak jeszcze pomalujemy te listwy na czarno, dojdą te listwy okienne, które są już pomalowane na czarno, no to będzie dobrze. Zobaczymy, czy już to przeschło. No jeszcze lekko się lepi, a to z tego względu, że no nie mamy zbyt wysokiej temperatury tutaj w środku w garażu. No bo kiedy pracujemy, kiedy to nagrywam, jest grudzień, więc dogrzewamy się ile się da. Ale mimo wszystko, no ta temperatura tutaj, ciężko jest ogrzać takie duże pomieszczenie. Tak więc, no wszystko troszeczkę wolniej schnie. Between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I jak widzieliście na timelapsie, przykleiliśmy już gumoleum
Tu jeszcze oczywiście musimy poprawić, bo teraz głównie nam zależało na tym, żeby tam ładnie dopasować, na tej ścianie. Oczywiście otwór okienny wytniemy. Na razie czekamy, jak to ładnie klej, jak ładnie klej zwiąże. I wtedy wytniemy ten otwór. No i taka jest koncepcja, że gumolid będzie szedł od początku, od aneksu kuchennego aż do góry tutaj pod sufit. Coś innego, Bartek na to wpadł. Nie widziałem jeszcze takiej przyczepki. Myślę, że to może być dosyć ciekawy projekt. Na pewno unikalny. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak wytniemy okno, dojdą mebelki. Ale myślę, że fajnie to będzie wyglądać. Coś innego. I co? I tak jak mówiłem, na gumolicie zakańczamy ten odcinek, a w następnym odcinku już będziemy budować meble. A raczej skręcać meble, te co widzieliście w poprzednim odcinku, jak byliśmy po te meble. I tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić jakiś komentarz, jak Wam się podoba taka praca. Odsyłam Was do linku poniżej, jeżeli bylibyście zainteresowani współpracą, może chcielibyście wyremontować swoją niwiadówkę, potrzebujecie jakiejś pomocy, czy chociażby z budową mebli, za budową środka, czy coś z zewnątrz, czy z elektryką, no to będziecie mieli link w opisie, będziecie mogli się odezwać i myślę, że coś zaradzimy na to. I tyle. Kciuk w górę, subskrypcja, dzwoneczek, a my jak zwykle widzimy się w niedzielę o godzinie 9. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego. Cześć! I pray, I believe in the better days.